Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Final Fantasy 1 u mnie na kanale. Tak, dodałem jedynkę jak raz, haha, tak dla zmyłki. Tak, to Final Fantasy, szukamy Levistona, najwidoczniej jest właśnie przed nami. Rozwiązaliśmy kind of zagadkę z pękającą podłogą w lodowej jaskini. To złe oko. Nie spodziewałem się walki z bossem. Well shit, nawet nie uleczyłem drużyny. Zrobię to kuźwa teraz, I guess. Co powiesz na trochę pioruna z dzichu? Okej, to było fucking pathetic. Co to było w ogóle? I mamy... Levistone! Który pozwala nam na... Kamień lata. Dobra, wiecie co, jako że w tym momencie mamy kind of to już zrobione, ten dungeon. Główny cel został odblokowany, to wyłączamy walki. Ponieważ ja chcę te skrzynie. Czy mogę go po prostu okrążyć? God damn it, muszę z nim walczyć. A, to znowu ta paczka. Przyjmiemy baty od każdego, prawda? Łeb. Polecenia były tak aktualne. Dobra, ja fucking dead. Sauberowi się to leczenie akurat przydało, więc no dobra, okej. Teraz wracamy na górę. Na szczęście, wiecie, kująca podłoga kuje, ale nie ma walk, więc jakby nikt nie wykorzysta naszej chwili słabości. Chociaż w naszym przypadku chwila słabości to większość czasu, mam wrażenie. Znowu poszedłem źle na tym samym rozstaju dróg. To skoro w takim razie w ogóle tutaj była ta podłoga do upadku, tutaj ona była, prawda? Tak. To co jest tutaj? To jest moje pytanie. Cóż za dziwne konandrum? W sensie... Dobra, okej, I got you now. Niestety wyrobiłem sobie ten już zwyczaj, że wiecie, mam 50% skrzynek, co znaczy, że chcę mieć w tym momencie już 100%. Jakby nie wiem, czy będę miał platynę w tej grze. Nie mam bladego pojęcia, ale well, wiecie, skoczyło to 50%. Jakby gra wydaje się sugerować, że mam do tej pory wszystkie zebrane skrzynki, tak więc no, głupio by było nie zebrać wszystkich, prawda? Dobra, i teraz ostrożnie, ja zmniejszę prędkość chodzenia. Ponieważ Zest lubi sobie zapierdalać, oczywiście, że kurwa. God fucking dammit. Zest sobie lubi zapierdalać i przeskakiwać o dwie kratki za jednym kliknięciem klawisza, tak więc wiecie. Close, w sensie, kurwa, masz na myśli te absolutnie pierwsze ubrania w grze? Tak, ja w to nie wierzę. Ja, czekajcie, ja muszę to przeczytać jeszcze kurwa raz. Tak, ordinary clothing. I hate it. I fucking hate it now. Nie! To te ubrania to ze mną. Oh. Nienawidzę wszystkiego w tym momencie. I hate it so much. O dobra, mam przynajmniej pierwszy ruch, dobra. Teraz umrzecie. Albo my umrzemy, kto wie, w sensie my nie umrzemy. Umrze tylko parę minut naszego cennego czasu w życiu, to już nigdy nie odzyskamy. Dobra. Suck it. Teraz w ogóle
Walki będą wyłączone przez pewien czas, ponieważ... ponieważ chcę wrócić do tej wioski, ponieważ wiecie, był ten facet, który mówił: o, ja by chcę Levi Stone'a, bla 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 bla. Levi Stone, Levi Stone. I w ogóle, więc pójdziemy mu go pokazać. Jeśli ten gościu powie nam nic, to po prostu będziemy kontynuować już ze włączonymi walkami wyprawę na północ, bo to wydaje się być kluczowe w tym momencie. Ja mam absolutnie zero skupienia i nie potrafię zapamiętać tej prostej trasy do pokonania, którą pokonaliśmy już 3 razy w ciągu ostatnich 10 minut. W ogóle bardzo chillowa muzyka, nie? Tak, jesteśmy w dungeonie śmierci i zniszczenia, gdzie non-stop wpadamy w dziury w podłodze i w ogóle... a muzyka w tle tak sugeruje... Flamesword, świetnie. Sugeruje... jesteśmy... na chillowej, śmiesznej wyprawie i w ogóle... Dobra, spadamy stąd. Wiecie, to nie jest muzyka, którą przywiążą do tego typu dungeonu. Oso, cóż za randomowa wyprawa, nie? Jakby ta jaskinia. Czemu nagle na tym zielonym terenie jest całkowicie zmrożona jaskinia? Szaleństwo. Ogólnie nie będę wam ukrywał, sam się klepię w tym momencie po ramieniu, sam się klepię po plecach za to, ile rzeczy jestem w stanie ogarnąć sam. Nie jestem jakoś super bystry, jeśli chodzi o stare gry i ogólnie. Tak więc, wiecie... są rzeczy, jest dużo oczywistych rzeczy w życiu i w grach, których nie zauważam, albo które zauważam bardzo, bardzo, bardzo późno. Więc jestem pod niesamowitym wrażeniem, że drogą czystej dedukcji i... a tu nic nie ma, to już jesteśmy wcześniej. Czystej dedukcji i krzątania się z punktu do punktu dotarłem do tak wielu miejsc. Na zasadzie wiecie, mamy już 50% bestariusza, trofkę za 50% bestariusza i trofkę za 50% skrzyni. Tak więc zakładam, wiecie, tym, że jesteśmy w około połowie gry. Tak więc, hej, doszedłem do połowy tak starej gry, samo w własnych siłach, bez ani zerknięcia w poradnik. To jest, wiem, że to nie jest dużo i że no... to, a nawet więcej, musiała przetrwać każda osoba, która grała w tą grę w okolicy jej premiery. No, ale dla mnie, jako wiecie, raczej współczesnego gracza, no, okej. Okay. Not bad, że tak powiem. Myślę, że skoro już tu jesteśmy, to wiecie, zrobimy naszą tutaj rundkę po właśnie karczma, sklepik, uzupełnienie potek, tego typu rzeczy. Widzicie, już tylko 40 zostało, to nie jest dużo. Ogólnie... jasne, jesteśmy bogaci w tym momencie. Wiecie, nie będę musiał się super oszczędzać przynajmniej. Etery też? Stać mnie. Wiecie co? Fuck that. Chcecie czekać? Nie, airdropy są tutaj bezużyteczne, tego mam dużo. Remedy. A, Stone NKO. Nie widziałem zbyt wielu statusów do tej pory w sumie. A to jest już takie drogie. Ale dobra, okej, jakby spoko. Kieszeń jest zajebana itemami. Dobra, i teraz facio był tu. Yo, facio. A. Czyli nie, on nam nic nie mówi. Oczywiście, że nie. Jakby gościu... wiecie, wyobraźcie sobie to. Jesteście tym... wojownikiem światła, tym czystym, idealnym bohaterem, który... czy ja mogę gadać z tymi kolesiami? Który robi wszystko, żeby uratować ludzkość i żeby każdemu żyło się dobrze. Also facet wam mówi: o, szukam Levi Stone'a od lat, jakby moje małżeństwo jest zagrożone przez to, że tak poświęcam się poszukiwaniom. Macie ten Levi Stone przy sobie i nie mówicie mu o tym. A tak, Lucan... może oni będą mieli jakieś nowe info. Chyba nie. Chyba nie mam dla nas nowego info. To jest... ja wiem, że ja, wiecie, mam te... myślę o tym we współczesny sposób. To tutaj to jest taki kurwa dziwny koncept.
jakby, oj, nagle w lesie w kółku stoi tych kuźwa 12 czarodziejów i gościu od wielkiej przepowiedni, która dotyczy bezpośrednio nas. I no, wiecie, i nikt z tym nic nie robi, nie? Jakby nikt się do tego nie odnosi, nikt się nie odnosi do tego, że pokonaliśmy już 2 z 4 findów, że jesteśmy ewidentnie tymi kolesiami z przepowiedni i tak dalej. Also, ponownie, just mędrcy stojący w kółku w lesie, tupiący z nogi na nogę i czekający na nie wiadomo co, nie? Dobra, jest tak, encounters on i teraz lecimy w górę, zakładam. Pewnie niedługo odkryjemy przeznaczenie Levistone'a. O, mogłem podpłynąć tu. Ale przyps. Musiałem to przegapić. Werewolfy, moi oryginalni rywale. To tak po złości. Okej. Spodziewałem się czegoś. Okej, ponownie to powiem. Spodziewałem się czegoś. Shit. Tak, jesteśmy w stanie zagubienia, więc nie będę męczył nikogo walkami. Tu mamy port, ale nie wiem, czemu miałem w ogóle do niego w sumie płynąć w tym momencie. A to jest kolejny port. A to prawoka. Zrobiliśmy kółko. Tak, uważaj na Aldansi. Czy w ogóle kapitan Bike dalej tu jest? To mnie bawi, jakby... To jest przezabawne, zwłaszcza, że wiecie, w cyklu, w którym dzieje się... Słucham? A, to jest kolejna podpowiedź dla mnie, bo chyba to jeszcze nie czytałem... tego, co mówi do mnie ludzie. Ale tak, właśnie w cyklu, gdzie dzieje się Stranger of Paradise, kapitan Bike jest totalnym hardcorem i w ogóle wymiataczem, nie? A tutaj jest takim cykorem, który zrezygnował z walki, jak tylko jego ludzie się wyłożyli. Ha. No dobra, ogólnie... Ha. Melmond. Daleko na zachód? Aha, Melmond to... Ta, dobra, okej. Okay. Melmond to ta wiocha, gdzie walczyliśmy, wiecie, mówi nam o wampirze. Tak, nie wiem, czemu tutaj wszedłem, odruch. Dobra, aktualnie, powiem tak, wygląda to niewesoło. Ponieważ... Myślałem, że albo, wiecie, ziomeczek od Levistone'a coś mi powie na temat, samego kamienia. Albo w ten czy inny sposób... Będę mógł się właśnie przedostać na górę jakąś, nie wiem, jaskinią czy czymś takim. Ziomeczek ewidentnie mówił mi ten wyprawowcę, że nie ma żadnych portów na górze, ale... No musimy się jakoś tutaj dostać, prawda? Musi być jakieś przejście na logikę. Kurde, wiecie, założę się, że... Założę się, że gdzieś była ta jedna linijka tekstu mówiąca o tym, że o, pracuję nad statkiem latającym czy coś takiego. Mając Levistone... Linijka na zasadzie, mając Levistone mogę uczynić statek... mogę sprawić, że statek wbije się w przestworza. To brzmi znajomo. Ta linijka brzmi znajomo. I jakby moimi myślami są... Miasto Krasnoludów. Albo Miasto Elfów. To są moje dwie myśli w tym momencie.
Wydaje mi się, że krasnoludy. Dobra, płyniemy do krasnoludów w takim razie. Jeśli w mieście krasnoludów, ani w mieście elfów nikt nam nic na ten temat nie powie, no to uderzam do poradnika, bo też nie chcę tracić miliarda godzin na kminienie, że tak powiem. Ale wiecie, jakby daję temu szansę, bo chcę mieć tą, wiecie, właśnie własną satysfakcję gracza, że o, może uda mi się coś samemu rozkminić. Tutaj są w ogóle jeziora do pokonania w kanu, ale nie wiem, czy one wysyłają mnie gdziekolwiek, to będzie... O! Wiecie co? Czy to jest... Co to jest? A, to Western Keep, dobra, czyli tutaj byliśmy. Myślałem, że można, co jeszcze nie było. Gdzieś tutaj był port, prawda? Strasznie dziwna decyzja przy udogodnieniach tej wersji, że nie mamy opcji biegania po mapie świata. Dobra. Lalicho. Kryształowe oko, to nie to. Kryształowe oko ponownie. On będzie mówił o Mithrilu, prawda? Tak, on mówi o Mithrilu. A tak, ziemia wróciła do normy. Tak, nitro powder. O! Tak! Tak, czyli... Och, i pamiętałem tą Nikę. I on też mówi, że szuka Levistone'a i my go mamy. Totalnie Nika, właśnie świeciła mi kuźwa w głowie. Och. Tak, mamy ten kamień, i nikt się do niego nie odnosi, że go mamy. To irytujące. That's not cool at all. Tu jest wszystko poblokowane. Tu były skrzynki, co pamiętam, tja. A. Wiecie, to wygląda... Ja... Dobra, mam teraz super głupi pomysł. To jest ostatni mój pomysł, a potem idziemy do poradnika. Co jeśli wsiądę na statek i użyję Levistone'a z menu? Ach, ale czajcie moją myśl, prawda? Dobra. To niestety oficjalnie pierwszy moment, kiedy sięgamy w tej serii do poradnika z neta. Dajcie mi chwilę. Okej, dobra. Sprawdziłem. Welp, na używając jakiejkolwiek logiki, nie byłbym w stanie tego wydedukować w żaden sposób. Po prostu. Najwidoczniej jest lokacja, którą całkowicie pominęliśmy w tym wszystkim, której nie zauważyłem, którą przegapiłem i tak dalej, i to tam mamy zanieść Levistone'a. Aczkolwiek, to be fair, i tak klepie się minimalnie klepie się po ramieniu, ponieważ dobrze wykminiłem, że nasza wyprawa po Levistone to nic innego jak uargumentowanie, by zdobyć statek latający. Muszę się dostać do Crescent Lake i iść w dół. I tam jest pustynia, którą przed chwilą minęliśmy. I to jest właśnie nasz cel, moi drodzy. To jest właśnie nasz cel. Wow, nawet nie było tutaj miasta. Nic a nic. Chryste Panie. Okej, to jest asshole. W życiu bym się tego kuźwa nie domyślił. W życiu. Okej, zakładam, że gdzieś jest jakaś podpowiedź na temat tego statku, ale... Tak, mamy statek latający. Zakładam, że jest dosłownie gdzieś jedna linijka w grze, która w jakiś sposób ma do tego nawiązać.
ale ja albo ją widziałem i o niej zapomniałem, albo przegapiłem ją totalnie. Ciekawe, czy są walki powietrzne. I tak, pierwszy statek latający w Final Fantasy, he? Dobra. A, czyli lądujemy tylko na zielonym, nie na lasach. Zakładam, że to też nie może być taki jakby, nie wiem, piksel zielonego. Ta, to musi być konkretna zielona połać terenu. Bagn. A, dlatego cała mapa na górze to plątanina bagien i lasów, tak? Spoko. O, wieża. Zakładam, że istotna. A, i pustyń. Bagien, lasów i pustyń. Dobra, to wszystko wyjaśnia. Tam jest miejsce do wylądowania definitywnie. Jedno. A, tu możemy wylądować. Okej, okej. Wiecie, sprawdzam moje opcje w tym momencie. Ale tak, widzę, że nie przepuścili ani kurwa kawałka terenu praktycznie. Tak, tutaj nie jestem w stanie wycentrować statku na tyle, żeby wylądować na tym zielonym. Czyli tak, mamy jedno miejsce do wylądowania. O! Tutaj też mogę wylądować. Czyli mamy dwa miejsca do wylądowania na całej mapie. Czyli czeka nas sporo chodzenia. I mamy też oczywiście kontynent po lewej. Tutaj była ta właśnie sekcja z dziurami i tutaj możemy wylądować wszędzie, co troszeczkę mnie niepokoi, bo wygląda to na pierdolnik do zwiedzania. Ale co zrobić? O, tutaj mamy kolejne miasteczko i kolejne połacie lasów. O, tu, czyli możemy wylądować tutaj. Musimy dreptać w górę. Mamy też pustynię. Ten wodospad wygląda istotnie z jakiegoś powodu. Dobra. Ale dobra, lecimy od prawej, bo tam mieliśmy pierwsze miasteczko i właśnie pierwszą połać teren do lądowania. Teraz muszę to tylko znaleźć. O, to tutaj. Cyk. Strasznie zabawnie, strasznie. Aczkolwiek, no, dick move z tym znalezieniem statku. Bardzo dick move. I don't like it. Minotaur zombie. No dobra. Zobaczymy. Właśnie chciałem powiedzieć, że zobaczymy, jak levelowo się prezentujemy, ale widzę, że not bad, not bad. Wiecie, jeśli to miasto okaże się kuchą i nic tam nie będzie, to tą trasę w górę już też pokonamy bez walk. Ale są bekowe. Ogólnie wyglądają trochę kolorystycznie jak te takie dziwne, leżące niczym koty smoki z Final Fantasy VII, z oryginału. One miały taką, jak wiecie, z kocią schlebioną pozycję i miały stone stare, wiecie, zamieniał was w kamień. Troszeczkę mi przypomina właśnie te smoki. W Final Fantasy VII Rebirth te smoki są w Gongadze, oczywiście. Miej to na świeżo, bo to wiecie, nagrywam to w okolicy premiery, więc może ktoś bardziej to skojarzy niż oryginał. Dobra. Zobaczmy, co mamy tutaj w takim razie. Lufenia. Lufenia? Jack nie aprobuje. Lupa Gambido? Dokładnie, tak jak mówisz. Każdy będzie mówić to samo, prawda? Każdy będzie mówić to samo. Domki są pozamykane. Okej, okay, to tak, widzicie? Właśnie to, dokładnie to mówiłem przed chwilą. Jeśli to miasto okaże się kuchą, to będziemy wracać bez walk. A to, moi drodzy, jest definicja kuchy, to co się tutaj dzieje. Trafiłem do Lufenii, najgorszego miejsca w... Nie wiem, w Final Fantasy 1 jako świecie prawdopodobnie. I nie mogę tu zrobić absolutnie nic.
z jakiegoś powodu strasznie mnie bawi to, że głównym problemem protagonistów jest to, że ej, jestem brudny, czas umyć się w fontannie. Czemu idę w dół? Nieważne. Zakładam, że to będzie istotne później, w sensie Lufenia. A czekajcie, a co jest w ogóle na górze? O, też jakieś urocze mieścinki. Dobra, no to lecimy tutaj. Gaia. Eye of the Hawk. Okej. Wing of the Hawk. Co? O czym ty mówisz, człowieku? A, czy Wing of the Hawk to Lufenia w takim razie? O, mamy tutaj Hoł na szczęście. Hoł, mów do mnie. Chcę twojej afekcji. Wróżka żyła w źródełku. Test na odwagę w zamku. To pewnie wszystko będzie istotne później. Shining Light. Fly of the West of my eye, I know I saw it. Świetnie. Nie wiem, czemu zacząłem od item shopa, skoro ostatnio kupiłem 99 wszystkiego, czego używam, ale niech będzie. A, jest tutaj naukowiec, który bada język Lufenian. Special wood. O mój Boże! Widzę tutaj bardzo wiele potencjalnych podpowiedzi. Masz miotłę. Swish, swish. Miotła próbuje uciekać od obowiązków. Mirage Tower. Kurde, dostaję tyle różnych podpowiedzi. Oj, szlak. Nie spamiętam tego wszystkiego. A, spanko, to niekoniecznie. Welcome. Okej. To nie dla jakiejkolwiek mojej postaci definitywnie. O mój Boże, to nowe armlety. O, teraz pożałuję tego, że... O, broń przed insta-death, dobra. A nie, chyba... O, no, praktycznie pożałowałem tego, że sprzymierzyłem całą moją kasę. Ale co zrobić, prawda? Kurwa. Myli mi się sterowanie, bo chcę zmienić postacie przy pomocy R2. Dobra. O mój Boże. O, prawie 10 defensa więcej, o mój Boże. Te postacie będą miały przeżywalność nagle. Wybornie. Dobra, sprzedam mu moje dziadostwo. A, to mogą nosić wszyscy w ogóle. To przeoczyłem jakimś cudem. Dobra. Obchniemy stare rzeczy, których nie noszę, bo trochę się tego dziadostwa nazbierało. To, że znalazłem ubrania w tej jednej skrzyni, to mnie boli w duszę. To mnie boli w duszę. I ten staw, to, że od czasu do czasu trafiam na staw po prostu ponownie. I teraz mogę kupić 3 Protect Ringi. Dla moich kochanych towarzyszy, których bardzo lubię. I którym życzę jak najlepiej. Ale nie, poważnie, oni na gwałt potrzebują defensa i to, że broni przed insta-death może okazać się... niezbędne do przeżycia. Wiecie, trafimy jakiegoś skurwysyńskiego Thornberry'ego czy coś takiego i będzie masakra. Nie wiem, czy Thornberry już istniały w tym momencie w Final Fantasy, ale you know. Dowiemy się, jak na nie trafimy. Czy warto mi spać? Chyba nie. No, zobaczmy magię. Kuradża? O mój Boże. Dobra, to wiecie, Kuraga póki co robi robotę, tak, więc nie ma się co spinać na wyższe te Blizzaga.
Break. I calutka kasiorka poszła away w tym momencie praktycznie. Spoko, patrząc na to, jak ta gra działa, to teraz spędzimy tak miliard godzin w dungeonach i z randomowymi walkami. Uuu, mieliśmy holy do wzięcia. Tak więc jeszcze nazbieramy tego wszystkiego. Kill, just kill. Wyrzuca wrogów do innego wymiaru. Nice, dobra. Tak, widzę tutaj tego potencjalnie powrót po Curage później. Wszystko inne zostało zgarnięte przez nas. Ogólnie minimalnie przedłużę ten odcinek, ponieważ było bardzo dużo, wiecie, biegania wokół własnego tyłka, bardzo mało de facto. W ogóle teraz to widzę, że faktycznie ten cypel, na którym jest ich... na który jest ich miasto, wygląda jak dziób orła. Cypel po prawej i cypel po lewej wygląda jak skrzydła, więc teraz czaję to nazewnictwo. Dobra. Tu jest ten cały Mirage Tower, o którym mówił ten tam chłopiec, czy ktokolwiek, kimkolwiek miała być ta osoba. Tutaj było coś o zamku, który z testem odwagi, zapewne chodzi o ten zamek. Gdzieś jest magiczne źródło, z którego wodę mogą zaciągnąć tylko wróżki. Hulalala. Dobra, teraz mamy tutaj sporo informacji do działania. Bo tutaj nie było już nic więcej, prawda? A zwiedziłem całe to miasto. Powiedzcie mi, że zwiedziłem całe to miasto. Teraz aż zwątpiłem, wiecie co? Dlatego właśnie to dzisiaj będzie dłuższe, bo jest tutaj dużo zwątpienia i dużo kręcenia się. Ale wiecie, airship, miasto się otwarło. A, tak, właśnie nie byłem chyba tutaj z tyłu. Tak, to zignorowałem zupełnie. To Waluigi! Gościu złapał wróżkę i sprzedał ją karawanie. Tylko wróżki mogą ślurpnąć z magicznego źródełka. A, to pan ksiądz. To jest wyjście. Nigdy nie wiem, gdzie jest wyjście z miasta, a gdzie jest jego kolejna część, bo nie ma, wiecie, oznaczeń niekiedy. A może są sobie strzałki na mapie, tylko ja to ignoruję. To też jest bardzo w moim stylu. Tak, zrobię mu przeciąg w sklepie, czemu pytacie? A, to jest magiczne źródło, zakładam. Dobra, czyli musimy znaleźć karawanę. Nie mam bladego pojęcia, jak mam znaleźć tą karawanę. Nie wiem, dokąd mogła się udać karawana z tamtego otoczonego górami miejsca, ale okej. Dobra, Mirage Tower, do którego nikt nie może wejść. O, Mirage Tower było lokacją też Stranger of Paradise, tylko myślę. To co, lecimy chyba, nie wiem, zgodnie z kolejnością odkrywania rzeczy? I guess? To tyranozaur! To pierdolony tyranozaur! It's so funny! He's dead. Dobra, wiecie co, ja zapiszę. Okej, faktycznie, jakby... Kiedy dzieciak mówił, że nie można do niej wejść, spodziewałem się bardziej... O hej, jest jakieś, nie wiem, zamknięte drzwi czy coś takiego, ale nie, jakby ewidentnie nawet nie mogę wejść do lokacji. Te rzeczy bolą. Te rzeczy bolą bardzo. Na szczęście teraz mamy statek latający. Tak więc możemy... dosłownie zawsze wrócić do statku i przelecieć się wyspać. Nie jesteśmy już związani miliardem kilometrów, które musimy przekraczać. Kurwa, i Sauber nie żyje. God damn it, Quake nie działa.
Teraz w ogóle mam 99 things downów, ale ja i tak użyję life, bo jestem taką przekorną istotą. Ależ to ma jebnięcie. Podatny na magię. Good to know. Sauber, wstawaj, mamy wieżę do znalezienia. O, wiecie co? Mamy w sumie sporo tego. O. Mają różne animacje. Okej, Jezus Maria. Dobra, czyli to odpada. Doskonale. Boję się tych dziur. Boję się tych dziur między archipelagami. Tego się kurwa boję. To jest mój strach, moi drodzy, w tym momencie. By the way, wskrzesiłem Saubera, ale nie uleczyłem go z tego, co widzę. Czemu robię sobie tego typu rzeczy? Dobra. Magu, rozpierdol ich. O, przeżyły. That's not cool. Okej, dobra. Wybrnęliśmy z tego obronną ręką. Jezu, jak dobrze, nie ma walk w powietrzu przynajmniej. Dobra, i ostatnim punktem zainteresowania na tym kontynencie jest ten zamek, do którego mogę dojść. Tu? Nie. To jeszcze nic. A, to jest klasyfikowane jako jezioro, więc możemy przez to przepłynąć. Dobra. Okej, zaczynamy wyprawę stąd w takim razie, ale wiecie co? Myślę, że tutaj już sobie zakończymy, ponieważ to jest potężna trasa. Pokonamy ją z włączonymi walkami, bo bądź co bądź, wiecie, pierwszy raz wolę tam gdzieś podchodzić z właśnie włączonymi walkami. Jeśli się totalnie zgubimy, to wtedy walki będą na off. Ale to pożyjemy, zobaczymy. Dobra. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się plutko, miłego dzioneczka i do ulubionych odcinkach Final Fantasy u mnie na kanale. Pa, pa!